Dzisiejsze pierwsze czytanie ukazuje jeden z najbardziej dramatycznych fragmentów w historii Izraela. I tu nie chodzi tylko nawet o sam grzech, o to, że zrobili sobie tego cielca z metalu, że oddawali mu cześć, że tym samym odrzucili Pana Boga, znieważyli Go, czy złamali też przymierze, które zostało zawarte. Ale ważny jest kontekst tego całego wydarzenia, czyli to, co mówi Pan Bóg zaraz w drugim zdaniu, które mamy w pierwszym czytaniu. Bardzo szybko zawrócili z drogi. To bardzo szybko, warto sobie nawet policzyć, czytając tę część Księgi Wyjścia, zobaczyć, ile czasu rzeczywiście minęło od zawarcia przymierza do tego, kiedy Izraelici z niego rezygnują, albo też zobaczyć, co sprawiło, że ten grzech popełnili. I tu odkryjemy, że było to ich nierozumienie tego, co się dzieje, ich niecierpliwość, czy też to, że nie kontrolowali sytuacji, że nie decydowali, nie zależało od nich to, co się działo, czy rozwój tej sytuacji. Byli niejako skazani na Pana Boga, na czekanie, na to, że to On będzie ustalał, co i kiedy. I na to się nie zgodzili. Ustalili, że nie, to my musimy kontrolować także Pana Boga. Stąd zrobili sobie tę figurę po to, aby móc ją przenosić, z miejsca na miejsce stawiać tam, gdzie będą chcieli, ewentualnie chować do szafy, kiedy nie będzie im potrzebna, albo robić wielkie święto, kiedy będą mieli na to ochotę, kiedy im się zachce. Więc ten czas, który upłynął od momentu, kiedy dali słowo Panu Bogu, że będą posłuszni, że będą wypełniać Jego przykazania, Jego słowo, do tego, kiedy zaczęli wypełniać własne słowo i być posłusznymi tylko sobie, ten czas jest bardzo, bardzo krótki, dramatycznie, przerażająco krótki. Tak samo Pan Bóg go właśnie określa. Bardzo szybko zawrócili z drogi, którą im nakazałem. I jakieś echo tego ja odnajduję dzisiaj w Ewangelii, kiedy Jezus mówi o Janie Chrzcicielu, mówiąc, że krótki czas chcieliście się radować Jego światłem, bo Jan był lampą, co płonie i świeci, dawał światło poprzez swoje nauczanie, ale też i poprzez swoją postawę. Ale jednak Żydzi krótki czas chcieli się cieszyć tym, co Jan niósł ze sobą. I myślę, że dla nas to jest od razu pytanie, przynajmniej dla mnie. Co sprawia, że nie jestem wytrwały, jeśli chodzi o wierność Panu Bogu, posłuszeństwo temu, co mówi? Nie jestem wierny Jego konkretnie słowom, zaleceniom, ale też i pewnej umowie, nawet takiej, powiedziałbym, niepisanej między nami, która jest, zasadza się na relacji, na wierności, na ufności, na doświadczeniu tego, co Pan Bóg zrobił. Bo w gruncie rzeczy przecież nasza wierność Jemu nie zależy od prawa, to znaczy nie jest to tylko jakiś formalny układ, jakaś umowa, którą podpisujemy i w zasadzie nie obchodzi nas, z kim ją podpisujemy. Tak jak powiedzmy, kiedy podpisuję umowę, swój abonament na telefon na najbliższy rok czy dwa lata, no prawdę mówiąc, nie do końca jest dla mnie ważne, z kim to robię. Czy to jest przedstawiciel taki, siaki, ktoś starszy, młodszy, niewiasta, mężczyzna. No nie ma to wielkiego znaczenia. Są to reprezentanci firmy, z którą zawieram tę umowę i cześć. Tu jest inaczej. Tu umowa nie dotyczy tylko jakichś usług, z których korzystamy, ale dotyczy osoby. Jest podstawą naszej umowy relacja, czyli przebywanie z tą osobą na co dzień, poznawanie jej, dawanie jej siebie. No i to właśnie może być pytanie do nas, co sprawia, że tak trudno mi jest być wiernym Panu Bogu, choćby w znaczeniu gorliwości, w wypełnianiu moich zobowiązań co do Niego, albo jakichś pobożnych myśli, które mi się co jakiś czas pojawiają co do Niego, co będę robił na przykład, czy co robić powinienem i co sprawia, że nie jestem im wierny, to znaczy, że nie idę za nimi, że ich nie wypełniam. No to słowo dzisiaj smutno mówi o nas, że krótki czas radujemy się czymś, co dostajemy od Pana Boga, albo że bardzo szybko rezygnujemy z wierności, z pójścia za tym, co On mówi. Ale jeśli spojrzymy sobie troszkę szerzej na to pierwsze dzisiejsze czytanie, to jest tu kilka bardzo interesujących rzeczy. Pierwsza jest taka, że Pan Bóg widzi wyraźnie, co się dzieje na dole, chociaż jest z Mojżeszem na górze. Oczywiście to jest rzecz banalna, że Pan Bóg widzi, że wie o wszystkim, ale
Zwraca tu uwagę szczególnie to, jak Pan Bóg bardzo precyzyjnie określa to, co się dzieje na dole, tłumacząc Mojżeszowi, bo mówi do Mojżesza, co tam się stało nie tylko w sensie samego faktu tych wydarzeń, które rzeczywiście miały miejsce, ale też Pan Bóg interpretuje już to, co tam się wydarzyło. Więc to musimy pamiętać, że Pan Bóg na bieżąco uczestniczy w naszym życiu, w tych wydarzeniach, które my tworzymy, czy w których bierzemy udział, w tym znaczeniu, że każde poruszenie naszego serca, każda w związku z tym potem i decyzja, słowa, które wypowiadamy, czy czyny, nasze gesty, czy ich brak, to wszystko jest przecież przed oczami Pana Boga. I teraz jeśli przychodzą jakieś konsekwencje, to nie dlatego, że jest to przypadek albo działanie jakichś złych ludzi, ale może to być przecież od razu działanie Pana Boga, który z jednej strony na przykład podsyła nam trudności, żeby nas ratować w sytuacji, kiedy popełniamy głupoty, kiedy nie trzymamy się Jego słowa. Więc Pan Bóg rzuca nam kłody pod nogi, mówiąc tak potocznie, żeby nas powstrzymać, żeby otworzyć nasze oczy, tak, żebyśmy zaczęli widzieć trochę szerzej, a nie tylko koniec własnego nosa. Więc to o tym trzeba pamiętać, że wszystko, co robimy, jest na bieżąco przed oczami Pana Boga. Jeśli Pan Bóg nas kocha, to musi reagować, to musi przecież działać. Czasami brak reakcji jest także działaniem. To, że Pan Bóg na przykład nie angażuje się, pozwalając nam wchodzić w jakieś kłopoty po to, żebyśmy poczuli czy zasmakowali, jak ja to nazywam, smrodu skutków, konsekwencji naszych działań. I to jest też często dla nas leczące, takie cucące, otrzeźwiające nas. Po to, żebyśmy dalej nie brnęli w nieposłuszeństwo czy w jakieś działania, które nie są z wolą Pana Boga zgodne. Dalej widzimy, że Pan Bóg mówi: zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Tu są dwie sprawy, dwie rzeczy w tym zdaniu. Pierwsza to jest to słowo sprzeniewierzyć się. To hebrajskie słowo może w tej formie tutaj można by tłumaczyć też jako zniszczyć coś. I moglibyśmy to odnieść do tego, że bardzo szybko ten lud zniszczył przykazania, które dałem, czy zniszczył przymierze, które zawarłem. Potem mamy takie odniesienie do tego w geście, kiedy Mojżesz schodzi na dół i rzuca tablice kamienne, na których zapisane są przykazania, bo one już nie są aktualne. Nie dlatego, że straciły moc, bo się skończył ich czas użyteczności, są przestarzałe, albo że Pan Bóg niepotrzebnie tam coś nakazał, tylko dlatego, że Izraelici już zrezygnowali z ich przyjęcia, mimo że jakby te tablice jako dokument, czy jako pomnik jest odzwierciedleniem ich serc, czy powinien być odzwierciedleniem ich serc, to i właśnie z powodu ich grzechu, tego, że byli niecierpliwi, tym samym nieposłuszni, to te przykazania już zostały przez nich zniszczone w sercu, stąd Mojżesz rzuca je na ziemię i niszczy. I druga rzecz w tym pierwszym zdaniu: zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Proszę zwrócić uwagę, że Pan Bóg troszkę sarkastycznie, jeśli można by Pana Boga o takie intencje posądzić, mówi do Mojżesza: Twój lud i Ty wyprowadziłeś go z ziemi egipskiej. Oczywiście to jest lud Pana Boga i to On wyprowadził go z ziemi egipskiej, ale w takiej zmianie, w tym określeniu Twój lud, Ty wyprowadziłeś, Pan Bóg daje do zrozumienia, że grzech, który popełnili, odsuwa ich od Pana Boga, czy stawia jakiś mur, albo tego cielca faktycznie stawia między Panem Bogiem a nimi. I ten cielec jako symbol grzechu ma niestety moc, aby oddzielić od łaski. W taki sposób, że przestaje dostrzegać obecność Pana Boga. Ten cielec mi zasłania, krótko mówiąc. Przestaje też doświadczać Bożej łaski. Więc z jednej strony odcinam się sam od odkrywania obecności Pana Boga, która daje pokój. I też nie widzę działania Jego łaski, która umacnia we mnie takie aktywne oddawanie się Panu Bogu, ufność wobec Niego. I oczywiście mogę potem mówić: trudno mi jest Panu Bogu ufać, albo bo ja nie widzę Jego działania. Dobrze, ale co postawiłeś pomiędzy sobą a Nim, a Panem Bogiem? Jakie cielce być może wyhodowałeś, jakby wyrosły z ziemi Twojej codzienności w ramach jakichś chwastów zagłuszających Słowo Boże na przykład, czy tego, co faktycznie zasłania Ci Pana Boga, przesłania Twoje oczy. Stąd
to gramatyczne określenie, ta zmiana gramatyczna pokazuje nam dramatyczną zmianę, która faktycznie już zaszła w sercach Izraelitów, ale ma się rozumieć, dotyczy też to i naszego życia. I jeszcze zerknijmy troszkę dalej. Jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Pozwól mi, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a Ciebie uczynić wielkim ludem. Znowu, ten lud, to jest ciekawe określenie, którego Pan Bóg używa, nie mówiąc znowu mój lud. Być może jest to jakieś nawiązanie do zawsze mnie zaskakującego określenia, które mamy na początku tego 32 rozdziału, który opisuje kult cielca, to odejście Izraelitów, szybkie odejście od Boga, kiedy mówią na początku, gdy Mojżesz z ich punktu widzenia opóźniał się i nie wracał do nich, mówią do Aarona, który był jakby dyrektorem w tamtym czasie, podczas nieobecności swojego brata Mojżesza, więc mówią do Aarona: uczyń nam Boga, który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Z tym Mojżeszem, można by powiedzieć, nie w sensie, że oni pokazują, tylko wiesz, z tamtym gościem. Tak jakby już troszeczkę ta nieobecność Mojżesza, przecież to nie było to jakoś, nie trwało to latami, miesiącami. To było 40 dni, to ten czas bardzo symboliczny w Piśmie Świętym, który oznacza zmianę na coś dobrego albo na coś złego. Oczywiście w intencji Pana Boga jest to czas na przemianę, na nawrócenie, czyli na zmianę na dobro, jeśli chodzi o nas, ale my czasami wykorzystujemy to odwrotnie. I tutaj oni, niecierpliwiąc się, czyli w momencie, kiedy, jak mówiliśmy, przestali kontrolować sytuację, przestali mieć wpływ realnie na to, co się dzieje, mówią: no wiesz, ten tam Mojżesz, tak jakby on już nigdy miał nie wrócić, jakby to był już ktoś obcy dla nich, jakby zapomnieli faktycznie, co Mojżesz zrobił, myśląc, że bez niego dadzą sobie radę. Oczywiście idzie to krok dalej, bo takie myślenie prowadzi do wniosku, że jeśli bez Mojżesza damy sobie radę, to w zasadzie bez Pana Boga też. Oczywiście, no to musimy mieć Pana Boga i dlatego zrobimy sobie ten posąg cielca, żeby mieć pewność, że Bóg jest z nami. Zastąpimy nieobecność Pana Boga obecnością cielca. I tak też możemy łapać się różnych rzeczy w naszym życiu. Kiedy Pan Bóg z różnych powodów może ukrywać się albo nie dawać nam doświadczenia swojej obecności, wystarczy pomyśleć o 40 dniach Pana Jezusa na pustyni, kiedy kusi go diabeł, i bardziej realna jest w tamtym momencie obecność diabła niż ojca, szatana niż Pana Boga. Tyle, że oczywiście bardziej można jej doświadczyć, to mam na myśli zmysły, czyli to, co jakby w człowieku niedojrzałym, nieukształtowanym duchowo wysuwa się na pierwszy plan, czyli jakby reaguje, czy kontaktuje się, komunikuje się ze światem poprzez zmysły, tylko i wyłącznie. No to wtedy diabeł ma o wiele łatwiejszy dostęp do nas. Więc rzeczywiście Pan Bóg niekiedy może cofnąć niejako doświadczenie przez nas Jego obecności po to, żeby prowokować w nas wzrost wiary. I w takich momentach my często możemy łapać się jakichś zamienników, tak jak mamy niekiedy jakieś zamienniki w sensie baterii, na przykład zamiast oryginalnej baterii kupujemy zamiennik, który jest 3 razy droższy, ale niestety okazuje się, że zawodzi. W jakichś ważnych momentach, ja tak nieraz miałem, kiedy pokusiłem się o kupienie o wiele tańszego zamiennika baterii do aparatu i przy okazji nagrywania jakiejś rekolekcji, okazywało się, że te zamienniki tańsze po prostu zawodziły. Na przykład nie działało to wyświetlanie poziomu baterii. I nagle okazywało się, że chociaż wskaźnik pokazywał, że jeszcze połowa jest baterii, aparat się wyłączał, bo się okazało, że bateria była rozładowana. Więc takie zamienniki możemy stosować, jakieś takie fałszywe pocieszyciele, albo fałszywy pokój, fałszywe przyjemności. No, rozmaite rzeczy, które mają nam zastąpić ten brak Pana Boga. Ale warto się zastanowić, dlaczego Pan Bóg się chowa, dlaczego ja go nie doświadczam. Ale zamiast tego łatwiej jest oczywiście znaleźć sobie jakiś zamiennik, znaleźć coś, co mnie pocieszy, rozerwie. Oczywiście mówimy o sferze duchowej, nie o jakichś grzesznych rozrywkach, tylko o jakichś sposobach, które mogłyby dać mi takie poczucie, że wszystko jest okej. Okay. Czasami nawet to, ja wiem, może to zabrzmieć troszkę dramatycznie albo wręcz dla kogoś obrazoburczo, ale czasami takim
Zamiennikiem może być nasza modlitwa, czy jakieś formy modlitwy. Czyli zamiast szukać realnie doświadczenia obecności Pana Boga, albo pytać, dlaczego Cię nie doświadczam, Panie, ja reaguję modlitwą w tym sensie, że proszę wybaczyć to określenie, ale po prostu klepię modlitwę. Na przykład myślami zajmuję się zupełnie czymś innym, ale jakieś tam odmawiam słowa i mówię, nie, wszystko jest w porządku. Ja jestem blisko Boga, ja się modlę, wszystko jest super. Ale być może ta żywa relacja, to kontaktowanie się aktualne z Panem Bogiem jest nijakie, albo nie ma go wcale. Ja przez tygodnie, miesiące, może nawet lata tak funkcjonuję, że wypełniam swoje jakieś założenia duchowe, że tam powiedzmy odmawiam takie modlitwy i to w naprawdę wielkich ilościach, nie kłopocząc się zupełnie o pytanie Pana Boga, co jest Jego wolą, czy nie szukanie jej w Jego słowie, czy gdzieś w ciszy, na adoracji powiedzmy, czy w jakichś tam innych formach, tylko po prostu mówię, cały czas odmawiam jakieś teksty i uznaję, że wszystko jest okej. Więc to jest, tak to rozumiem, że tak tutaj w tym zdaniu nakreślone jest to niebezpieczeństwo, to duchowe zagrożenie, ono jest bardzo subtelne i dlatego też niekiedy trudne jest do rozeznania, stąd możemy przez długi czas tak postępować i duchowo nie wzrastać, w najlepszym przypadku, jakby zatrzymać się na jednym poziomie. Widzę, że ten lud jest ludem o twardym karku, ten lud i ten Mojżesz. Pozwól, aby rozpalił się mój gniew na nich, chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem. Gniew Pana Boga. To oczywiście nie mamy teraz czasu, żeby to nie jest też miejsce na to, żeby rozważać to słowo, ale proszę zauważyć ważną rzecz, że gniew Pana Boga nie powstał z powodu tego, że Pan Bóg ma gorszy humor, czy jakieś tam widzimisię, ale powstał dlatego, że Izraelici, mając w garści źródło życia, lekkim gestem odrzucają je z powodu swej niepotrzebnej niedojrzałości. Oni nie muszą być niedojrzali, ale są. To oczywiście będziemy też widzieć w wielu momentach, kiedy wciąż myślą, są w Egipcie tak naprawdę. Wyszli już, są wiele, wiele kilometrów geograficznie od ziemi egipskiej, idąc w stronę ziemi obiecanej, ale tak naprawdę Egipt noszą w sercu i cały pobyt na pustyni do tego się w gruncie rzeczy sprowadza, żeby usunąć Egipt z ich serca, ale jak wiemy, tak się nie dzieje. Oni tak kurczowo się go trzymają, że ostatecznie umierają wszyscy na pustyni, z wyjątkiem Kaleba i Jozuego. Czyli ten gniew Pana Boga polega na tym, że Pan Bóg chce zniszczyć zło, chce rozbić te kamienne serca Izraelitów. Przy czym, jeśli oni nie zrezygnują z tego, no to kłopot jest taki, że jakby zginą, czy będą poturbowani mocno w tym procesie oczyszczania ich serca. To widzimy też ciekawie w tym, gdyby porównać to pierwsze słowo, to rozbicie, czy zniszczenie przykazania, czy przymierza, które my w tym pierwszym zdaniu mamy określone, czy przetłumaczone jako sprzeniewierzył się lud twój, stąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, a można też to, jak mówiłem, przetłumaczyć, bo zniszczył lud twój, czy rozbił przymierze, czy przykazanie, to też to słowo niszczyć mamy bardzo dramatycznie często pojawiające się przed potopem, kiedy Pan Bóg widział, że ziemia uległa skażeniu, to jest to słowo, wobec Boga i napełniła się gwałtem. Gdy Bóg widział, iż ziemia była skażona, to jest to słowo znowu nasze, i że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie, to jest znowu to słowo, postanowiłem położyć kres istnieniu ludzi, bo ziemia przez nich jest pełna gwałtu, zatem zniszczę, i to jest znowu nasze słowo, zniszczę ich wraz z ziemią. Więc to jest oczywiście bardzo interesujące, dlatego że potem Noe nie jest faktycznie na ziemi, tylko jest na wodzie, na arce. I potem mamy piękny komentarz, że woda uratowała, chociaż woda potopu tak naprawdę przecież zniszczyła. Ale to jest oczywiście na inny moment rozważanie. W każdym razie to potop pokazuje nam, że on przychodzi, aby oczyścić wszystko,
Ale to zło tak naprawdę jest w sercach, więc chodziło o to, żeby ludzie zrezygnowali z tego zła, no ale nie zrezygnowali, stąd zginęli tylko dlatego, że kurczowo trzymali się własnego myślenia, tak mówiąc ogólnie, a nie słowa Pana Boga. I tutaj mamy sytuację podobną. I już kończąc, jest piękne to, w jaki sposób Mojżesz wstawia się, jak rozmawia z Bogiem o swoim ludzie. Dla mnie jest zawsze bardzo poruszające, że Mojżesz nie używa ani razu, nawet tak bym sobie pomyślał, że nawet do głowy mu nie przyszła myśl, że żeby podstawą walki o Izraela, żeby podstawą proszenia o miłosierdzie Pana Boga uczynić ich niewinność. Żeby nie mówić, albo oni nie wiedzieli, albo to tylko tam pierwszy raz robili, albo już wszyscy tak robią, co to za problem. On w ogóle nie tej kwestii nie podnosi, tak jakby było oczywiste. No jest oczywiste, że ich wina jest bezsprzeczna, że ich grzech jest tragiczny i nie ma co w ogóle dyskutować, że kara im się totalnie należy. Więc Mojżesz, wstawiając się za nimi, nie wybiela ich, nie próbuje ich usprawiedliwić, tylko raczej w drugą stronę zupełnie kieruje tą swoją prośbę. Chce no jakby przypomnieć, tak w cudzysłowie mówiąc Panu Bogu, o tym, że jednak jest to Jego lud. Proszę zobaczyć, że Mojżesz stara się odwrócić te pierwsze zdania, słowa Pana Boga, mówiąc, dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciwko ludowi Twemu, który Ty wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką. Mojżesz powołuje się na to, co Bóg zrobił dla tego ludu. I tak jakby mówił, Panie, przecież Ty jakby zainwestowałeś w ten lud niesamowicie, dokonałeś wielkich cudów w Egipcie, 10 tych niezwykłych znaków, tych, które nazywamy plagami. Potem, kiedy przeprowadziłeś ich przez Morze Czerwone, kiedy wygubiłeś Egipcjan, to wszystko, Panie, zrobiłeś dla Twojego ludu, pokazując, że jesteś ich Bogiem, że jesteś dobry, że jesteś pełen miłosierdzia i pełen planów wobec nich. No, teraz zrobili coś strasznego, co zasługuje na totalną karę, ale proszę Cię, żebyś ponowił te cuda, żebyś swoją łaskę wylał na nich na nowo. Nie zasługują na to, ale nie proszę ze względu na nich, w sensie nie proszę dlatego mówiąc, że zasługują na to, tylko proszę ze względu na to, kim Ty jesteś, że taką dobroć, Twoją łaskę, moc, tę silną rękę widzę w Tobie cały czas. Ty cały czas taki, Panie, jesteś. Proszę odwróć teraz zapalczywość Twojego gniewu. Wspomnij też na Izraela, na Abrahama, na Izaaka, Izraela, czyli na to, co im obiecałeś, na Twoje słowo, Panie, ono jest mocne. I oczywiście, tu znowu nie jest to teraz czas i miejsce, ale tu nie chodzi o to, że Mojżesz teraz będzie zmieniał myślenie Pana Boga, czy jakość modlitwy, czy jakby technika, którą zastosował Mojżesz, poskutkowała tym, że Pan Bóg się podrapał w głowie i mówi, a może i masz rację, no dobra, okej. Okay. Tylko tu chodzi o to, że to jest raczej pokazanie nam nie tyle zmiany myślenia Pana Boga, zresztą gramatycznie też to językowo, to też można ciekawie tłumaczyć, że to Pan zaniechał zła, czyli jakby zmienił zdanie, to możemy tłumaczyć, że okazał miłosierdzie, użył miłosierdzia, ale raczej chodzi tutaj o ukazanie tego odnoszenia się w prośbie o miłosierdzie nie do siebie, ale do Pana Boga, czyli żeby być totalnie zwróconym ku Niemu. I już na sam koniec jeszcze, to już ostatnia rzecz. Miłosierdzie, które Pan Bóg okazuje, nie jest zaprzeczeniem sprawiedliwości. Proszę pamiętać, że kara za ten grzech przyszła tak czy siak na Izraelitów. Na koniec, czytamy o tym na koniec 32 rozdziału, więc miłosierdzie nie jest ludzką bezkarnością. Miłosierdzie jest odsunięciem należnej kary czy należnego sądu, i danie po to, by dać czas na nawrócenie, czyli na zmianę myślenia, też na pokutę, czyli na pełnienia dobra, które oczywiście nie pokryje zła, którego dokonaliśmy, bo nie mamy takiej mocy. Całe dobro naszego życia nie wystarczyłoby na to, żeby pokryć całe zło, które popełniliśmy. Natomiast chodzi o to, żeby pokazać, że nasze serce zaczyna się kierować ku dobru, że zaczyna przyjmować to, co mówi Pan Bóg. Krótko mówiąc, że się nawraca. I wtedy miłosierdzie objawia się w taki sposób, że zatrzymuje sąd.
Ale on jest odroczony do czasu. Jeśli nasze serce nie skłoni się ku nawróceniu, wtedy skutki naszego grzechu Pan Bóg na nas dopuści. Wtedy ta kara na nas przyjdzie. No i tak rzeczywiście dzieje się na nieszczęście z Izraelitami. Więc to dzisiejsze czytanie cudownie opisuje z jednej strony ten mechanizm, który działa w naszym sercu, ale też i pokazuje dobroć, cierpliwość, miłosierdzie Pana Boga, który mimo tak strasznego grzechu, bo to jest grzech tragiczny, grzech, który tak jak Mojżesz rozbił tablicę dosłownie, tak Izraelici rozbili w sercach to posłuszeństwo wobec Pana Boga, czy te obietnice pójścia za Nim bardzo krótko po tym, jak Mu to obiecali, więc to jest grzech niewyobrażalnie wielki, naprawdę no, to nie jest jakiś sobie jakikolwiek grzech, ale grzech naprawdę straszliwy, tragiczny, po którym w ogóle tak naprawdę Pan Bóg nie powinien z człowiekiem gadać i byłoby to sprawiedliwe, ale jednak widzimy Jego wielkie miłosierdzie, że Pan Bóg pochyla się, rozmawia, okazuje cierpliwość, okazuje tę wielką łaskę swojemu ludowi poprzez Mojżesza. Niech Pan obdarzy Was pokojem.